Ewangelia na niedzielę 11 lutego 2018 roku, Światowy Dzień Chorego. Pewnego dnia zbliżył się do Jezusa trędowaty, błagał go, klękał na kolana i mówił do niego: „Jeśli ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić”. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział mu: „Chcę, stań się czysty”. Z miejsca trąd go opuścił i stał się czysty. I zaraz, surowo mu przykazując, oddalił go. Powiedział mu jeszcze: „Uważaj, nikomu o niczym nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i za oczyszczenie złóż na ofiarę to, co nakazał Mojżesz. Będzie dla nich świadectwem”. On tymczasem zaczął po odejściu publicznie rozgłaszać i rozpowiadać o tym wydarzeniu tak, że Jezus nie mógł już otwarcie wejść do żadnego miasta, lecz zatrzymywał się na zewnątrz, w miejscach odosobnionych. Mimo to przychodzono do Niego ze wszystkich stron. Tekst Ewangelii, którą przed chwilą wspólnie mieliśmy okazję poznać, to trudny tekst. Trędowaci byli traktowani ze względu na swoją chorobę jako ludzie, których należy unikać. Księga Kapłańska mówi wyraźnie, że trędowaty ma być usunięty poza społeczność. Ma krzyczeć z daleka, że jest nieczysty, ma nosić rozdarte szaty, aby było widać jego chorobę. Ma mieć zakrytą brodę, aby nie wykrztusając, nie zarażać innych osób. Ma mieć poczochrane, nieułożone włosy. Całym sobą miał odstraszać, całym sobą miał odstręczać. Być może dzisiaj z naszą emocjonalnością wydaje się, że to dramatyczne reguły, ale takie były konieczne 2-3 tysiące lat temu, aby zachować wspólnotę od zarażenia, aby jeden chory nie zaraził innych chorych. I ta Ewangelia pokazuje nam, że przepisy, które były bardzo radykalne i drastyczne wręcz, przepisy są łamane. Najpierw przez trędowatego. Podchodzi, klęka przed Jezusem na kolana i mówi: „Jeśli Ty zechcesz, możesz mnie oczyścić”. Bardzo ważne słowa i bardzo ważne zachowania. Nie krzyczy trędowaty, tak jak kazało prawo, nieczysty, nieczysty, tylko mówi: „Możesz mnie, Ty możesz mnie oczyścić”. I ważne są także gesty Jezusa. Jezus zdjęty litością dotyka. Tak jakby zarażał się, co było absolutnie zakazane. Jezus dotyka najpierw tego człowieka. Najpierw nasyca jego samotność. Dotyk Jezusa do ciała tego trudowatego to jest wspomnienie dotyku Pana Boga, który lepił ciało Adama z gliny. Tutaj Syn Boży dotyka człowieka chorego i uzdrawia go. Tam Bóg lepi z gliny ciało człowieka, by później tchnąć w niego dech życia. Bardzo ważne są też te słowa o tym, aby pójść do kapłanów. My czasami uważamy, że jak doświadczymy łaski Pana Boga, to po prostu to wystarczy. To wystarczy. Jezus, Bóg, daje swoją łaskę człowiekowi, uzdrawia go, ale każe zachować reguły religijne, reguły i przepisy prawa. Każe iść do kapłanów, złożyć ofiarę na przebłaganie, jaka była przepisana przez prawo mojżeszowe. Myślę, że to dla nas może być bardzo ważne. Naszym trądem, naszą chorobą jest często grzech. Grzech. My potrzebujemy, żeby ktoś, kto ma władzę nad grzechem, Bóg, dotknął nas, żebyś nad nami ulitował, żeby powiedział: „Stań się czysty”, tak? Stań się czysty. Potrzebujemy i często doświadczamy tego przez modlitwę, indywidualną modlitwę. Klękamy, modlimy się, prosimy Pana Boga, doświadczamy Jego łaski. Ale trzeba pójść z tym doświadczeniem do świątyni. Trzeba pójść do kościoła, pójść do spowiedzi. Trzeba przyjąć komunię świętą. Trzeba prowadzić dalej normalny, przepraszam, że takiego użyję słowa, jakby to doświadczenie bezpośrednio było nienormalne, ale taki uporządkowany także pod względem strukturalnym
czyli odniesienia do parafii, do wspólnoty, uporządkowane życie religijne. Nie wystarczy tylko prywatne doświadczenie spotkania z Panem Bogiem i uzdrowienia. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym tutaj podjąć bardzo mocno. My jesteśmy na progu Wielkiego Postu za 2 dni, w środę Popielec. Mianowicie w tej Ewangelii wyraźnie następuje zamiana ról. Trędowaty miał być na odosobnieniu. Podchodzi do Jezusa, Jezus go dotyka, on doświadcza uzdrowienia, idzie, opowiada o tym całej wspólnocie. A co robi Jezus? Jezus staje się w cudzysłowie jak trędowaty. Jezus wychodzi poza miasto, nie może wejść otwarcie do żadnego z miast. Tak jak do tej pory było to w wypadku trędowatego. Ta Ewangelia pokazuje nam, że Jezus bierze na siebie nasze cierpienia, nasze choroby, nasze boleści. Bardzo mocno ta Ewangelia pokazuje także to, co wydarzy się w Wielki Piątek, kiedy Jezus będzie umierał na krzyżu. Te Jezusowe z Ewangelii chcę, stań się czysty, zamieni się w pragnę na krzyżu, aby nas oczyścić z grzechów. Niech ten czas będzie czasem łaski dla nas wszystkich. Wszystkiego dobrego, dobrej, błogosławionej niedzieli.